Hej. Bye. Idę teraz do Velvet Roomu. Więc tak, myślę nad tym, żeby połączyć te persony w ten sposób, żeby pasowało mi to do social linków. Więc tak, potrzebuję no ten cały temperance, ponieważ chcę go zmaksować. Hangman, siła, hermit. Hermit mi się też przyda, ponieważ mogę do tego linka mieć dostęp tylko i wyłącznie raz tygodniowo. Hierofant też. Chociaż nie, ich myślę, że z nimi mogę się widzieć praktycznie codziennie, więc... Okej, dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Cześć, Igor Długonosy. Dawaj mi persony albo zastrzelę moim Evokerem. Okej. Shit, ile tego mam. Hermit jest. Więc ciebie zostawię. Magician też jest. Chociaż Jack Frost może... Temperance też mam. Okej, więc... Po prostu połączę coś niecoś, żeby było trochę miejsca. Nareszcie mogę węsza zrobić. Chwila. Dodge slash. To jest zarąbiste, ponieważ on jest słaby przeciwko slashowym atakom. Dodge wind. To raczej mu się nie przyda, bo i tak blokuje wiatr. I survive dark. O! Hell yeah, pewnie! Chcę ciebie! Jedna z moich najulubieńszych person. Hym! Wygląda na to, że ta persona coś w sobie trzyma. Ile ty masz głów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem chyba. No tak, ale... Oto teraz rodzi się takie dziwne pytanie egzystencjalne. Czy to jest jeden wąż mający osiem głów, czy może osiem węży mające jeden ogon? A? Ma buffu masz, to mi się przyda jako skill card. Coś mi się zdaje, że będę ciebie miał przez jakiś czas. Masz mało magii, ale pierdziele to. Podoba mi się twój wygląd. Dobra. Więc... Ty? I zaraz... Tristess... Siłę mogę zrobić czy coś? Nie. Oh. Jak to teraz... Kurde, jak to teraz ogarnąć? Zaraz, Magician mi się przyda, ponieważ Kenji. Hermit mi się przyda, ponieważ Maya. Ale znowu tutaj podwójny mam Magician. Temperance mi się przyda, bo ten baby o. Lovers, ale Narcis to dobra persona, więc ją zostawię może. A, fuck this. Tak do Tartarusa na razie nie idę, więc... Pokiego grzyba? A nie, no... Przyszedłem tutaj, ponieważ węsza chciałem sobie zrobić. Ta. Ty będziesz moją główną personą na razie. Co to ja... chciałem zrobić? A. Okej. Let's go, kurde, no bo nigdy w życiu się nie wyrobię z tym. Cześć, Yukari. Pokaż mi twoje sztylety w oczach. Łatwiej jest zaplanować twoją strategię, jeżeli wiemy, podczas jakiego dnia będziemy robić naszą operację. Więc... tworzysz jakieś plany? Tak. Wow, jesteś świetnym liderem. Dziękuję, te włosy nie są od parady. Ale nie widziałem żadnych sztyletów w jej oczach. Chociaż z drugiej strony w końcu to się dzieje, jak patrzy na Mitsuru, nie? Skoro testy się zbliżają, to... Właśnie, jak tam się czuję? Dobrze się czuję. Ta. O fuck, pedofil. Kompletnie o nim zapomniałem. Nie zabijaj mnie! Twój pokój. Czujesz czyjąś obecność. Hi. Spierdalaj! Can you guess what I'm going to tell you? Ściągaj majty, ręce do góry? Tak
myślę. You're used to it by now, huh? The next full moon will be in 1 week. Tak mi się wydaje. No raczej mam, kurde, 27 level, pewnie, że jestem przygotowany. Nawet social linka nie dałeś mi, kurde, mały gnoju. A spadaj. Będę smutny. Dzień dobry. Pełnia księżyca już się do nas zbliża. Czy jesteś przygotowany? No pewnie, kurde, mówiłem, mam 27 level. Dobrze, liczę na ciebie. Według cyklu cień powinien pokazać się 7 czerwca o północy, 6 dni od dzisiejszego. I pamiętaj, incydenty wzrastają, kiedy pełnia księżyca się zbliża, więc bądź ostrożny cały czas. Lunchtime. O, trzymam kciuki za Kenji'ego albo Kazuchi'ego. O, Yuko. Cześć, Maciek-kun, jak się miewasz? Jesteś wolny dzisiaj po szkole? Jeszcze nie wiem. Świetnie, pójdźmy więc gdzieś. Czy ty nie rozumiesz definicji słów jeszcze nie wiem? Widzimy się po szkole. Sayonara, baby, baby, wo. A nie, to przecież nie ona. O, no właśnie, patrzcie, wywołałem go. O, tutaj jesteś, szukałem ciebie. Maciek, siama, czy pójdziesz dzisiaj do fashion klubu, tak? Planuję wypójść. Ja ta je, no i nie będę tylko i wyłącznie sam. To tylko ty chodzisz do tego klubu? Ja pierdzielę. Ale to dzisiaj nie przyjmują. Więc let's go. Class have ended for today. O, siema. Chwila. Mam temperance, nie? Chwila, details. Peroro... Tak, to ty jesteś. Ten fajny lew z wężem na głowie. Maciek, sama, szukałem ciebie, chodźmy. Tak jest. Akceptuj. A, będzie bardzo fajnie. W sumie nigdy też tego nie robiłem, social linka, więc jestem ciekaw, jak się on potoczy. Ach, dzisiaj nasza praca jest skończona. Chodźmy do sklepu ze słodyczami, Macieku sama. To idę tam po raz pierwszy, więc czym... Co jest tutaj do nauczenia? Lubisz słodycze? Japońskie słodycze są Oishi, delicious. Uwielbiam Nihon, Japan is the best. Podekscytowany, baby. No co, idziemy? Idziemy razem, mój Tomodachi, mój przyjacielu. Proszę, nie przestań. Iwatodai Strip Mall Sweet Shop. I tak, żremy cukierki. Ten desert był bardzo smaczny. Jestem bardzo szczęśliwy, Uresi. Uwielbiam kulturę Japonii. Japan jest sugoi amazing. A jak tam u ciebie? Mój kraj to nic w porównaniu z Japonią. Czy ty chyba za bardzo lubisz anime, mi się wydaje. Japan is number 1 i Chiban. Chciałbym się tu urodzić. Wygląda na to, że Beibe jest trochę smutny. Ja chcę nauczyć się wszystko o Japonii, stać się Japończykiem. Dziękuję za to, że mnie tutaj przyniosłeś. Maciek sama, arigato. Mam ciocię, która mieszka w domu i zawsze pomagała. Muszę jej powiedzieć, że znalazłem sobie fajnego przyjaciela, Tomodachi. Tomodachi Life na 3DS-a. Nie wiem, czemu to powiedziałem, co kompletnie wyjęte z kontekstu. Och, spójrz na ten czas. Chciałbym jeszcze ciebie wypytać coś nieco o Japonii, ale widzimy się potem. Sayonara, sensei sama. Byłem z takim blondynem, który za dużo oglądał anime. Czy słyszałeś? Następna operacja odbędzie się 7 czerwca. Właśnie, i to oznacza, że będzie...
Gwiezdny Festiwal, specjalna walka Gwiezdnego Festiwalu, czy coś? Nie rozumiem ciebie, Akihiko. Na pewno mam 27, tak, mam 27 level. Ha, jestem przygotowany, a wy co? W sumie to Mitsuru powinna też trochę polewelować, ale to damy radę. Z takim tytanem jak ja, takim młodym tytanem. Okej. Okay. Your condition improved because you rested. Kenji, ty śmierdzielu. Więc tak. Z kim dzisiaj gadamy? Z Link. Mogę pójść z Yuko trochę pogadać. Old Couple. Albo wiecie co, pierdziele to, z Kenjim chcę pogadać. Wiem, że zmarnuję to popołudnie, ale jako, że mam personę odpowiednią dla niego, to... No, Pyro Jack, niech będzie. Chcę w końcu coś zmaksować, do jasnej cholery. Soden, o. Jesteś taki gadatliwy, Kenji. Byłem z Kenjim, żarłem ramen i gadałem o Naruto. A teraz pójdę do swojego pokoju, będę zakuwać, nie tak jak wy nieuki. Tak jest. Nie czujesz się już świetnie. Słyszysz konwersację. Hej, słuchaj tego. Ostatnim razem byłam z moim chłopakiem, czy tam może i byłem, kto to kurde wie, no ja tutaj nie widzę. I szedłem sobie do Shirakawa Boulevard. Ła, Shirakawa Boulevard, wiem o co ci chodzi. Właśnie zaczęliśmy ze sobą chodzić, ale jestem wciąż, ale już jestem trochę le. Disgusted, czyli no... To jest ohydne, czy coś takiego. Masz takie brudne myśli. Może powinienem z nim zerwać i przerzucić się na dziewczyny. Nie chcę być tematem jednych z tych plotek, które mówią, że... O, że para została znaleziona nieprzytomna. Aha, to byłoby świetnie. Kurde, ci ludzie są dziwni. Morning. Please no, ja nie chcę żadnych, kurde, na żadne pytanie odpowiadać. O kurwa, Junpei! Chłopie, nie wiem, czy będę mógł cię uratować. Skąd mam wiedzieć o kimś, kto żył tak długo? Co mówię, Maciek? Kurde, nie wiem! Honorary WHO Membership? Global Heritage Pavilion czy Nobel Prize? Ja tam nie wiem, kurde. To nie to. Głupie koda. Nikt nie czyta w dzisiejszych czasach opowieści o Genjim, do jasnej cholery. Tak wiem, zła odpowiedź. Ja nie jestem, kurde, wszystko wiedzący. Kenji. Jeee! Naruto! Sasuke! Muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi? No cóż, to może zająć chwilę, więc... Daj mi znać, kiedy będziesz miał czas. Siema! Dobra, jest. Chcę już mieć jakiś social link za mną. O! Cześć, baby. Idziesz dzisiaj do fashion klubu, czyż nie? Planuję wypójść. Ta, nie będę samotny i... Tak jest. Chociaż może pójdę z Baby, no bo... Dzisiaj mogę pójść z Baby gdzieś połazić, jutro z Kenjim. Ponieważ Baby nie jest... Chociaż kto wie. Chwila. S-Link. Transfer student. Ale to jest poza klubem. Nie, czekaj, dzisiaj jest piątek. A Kenji? O cholera, w soboty jego nie będzie. Okej, okay, sorry baby, ale poczekasz trochę. Naruto jest o wiele lepszy. To niedobrze, ja. Okej. Okay. Coś się chyba stało. Maciek, dziękuję. Wygląda na to, że Kenji czuje się lepiej, no więc... Pójdźmy gdzieś indziej, żebyśmy mogli pogadać. Nie podoba mi się ta... Chyba wiem, co będzie. Hej, chłopie.
przepraszam, że cię zapytałem o to, żebyś tu przyszedł, ale nieważne. No powiedz, o co ci chodzi! O, pewnie, przepraszam. Kenji potrzęsa głową bardzo szybko. Chopie! Ja nie wiem, co mam robić! Cóż, cała szkoła wie o mnie i o Emiri. To jest wielki skandal. Emiri zostaje przeniesiona do szkoły w Kyushu. Co powinienem zrobić, Chopie? Powinieneś z nią pogadać. Tak, tak, to na pewno to zrobię. Ale ona mnie totalnie unika. No oczywiście tak to jest, ale z drugiej strony czego mogłeś się spodziewać? Przecież ona ma z 10 lat więcej od ciebie. To tak jakby... tak nagle... przestała odbierać moje telefony albo odpowiadać na moje SMS-y. Wykorzystała cię. Jestem tego pewien. Prawdopodobnie robi to tylko i wyłącznie, by mnie chronić, ale wciąż... Co tutaj jest do ochrony? Wszyscy już wiedzą o tym. Wygląda na to, że Kenji zaraz się rozpłacze. Daj spokój, choć potrenujemy Rasengana czy Kagebunshin no Jutsu. Nie mogę tutaj siedzieć i nic nie robić. Muszę pomyśleć o jakimś planie. Potrzebuję twojej pomocy, Chopie. Okej. Okay. Dobra jest, pomogę ci. Classmate rank 8. Jeszcze dwa! Jeszcze dwa! Dobra jest. Na razie, Chopie, dzięki za pogadywankę. Kurde, szkoda, że z Beibe nie mogę pogadać. Chociaż z drugiej strony może Yuko będzie. O, cześć, Gutsuki. Jeżeli moja hipoteza jest, poprawna, następna pełnia księżyca będzie 7 podczas mrocznej godziny. Wtedy kolejny cień się pojawi. Następna operacja jest bardzo, bardzo ważna dla mojego badania. Proszę przygotujcie się do następnej pełni księżyca. Jestem kurde gotowy, ile razy mam mówić, że mam 27 level. Chociaż z drugiej strony to jest hard mode, więc pewnie pożałuję tego. Walić was wszystkich, lider idzie spać. Stawię was samych z waszymi kłopotami. Jestem taki kochany. Cześć, czy wiesz, że za niedługo będzie pełnia księżyca? Wiem, kurde, już chyba milion razy to słyszałem. Czy się denerwujesz? Tak. Cieszę się, że nie jestem tylko i wyłącznie jedyną osobą, która się denerwuje. Ale wciąż musimy to zrobić, nieważne o co, nieważne co. Po szkole. Class has ended for today. Okej. Okay. Why the fuck not? Hej, Maciek-kun. Zastanawiałem się, że... Tak. Chcę z tobą dziś połazić. Great, let's go have some fun! Znowu będziesz mi zadawać podchwytliwe pytania? I wtedy walnęłam go z prawym sierpowym prosto w twarz, ale on to... O, on to uniknął i... Czy możesz poczekać na chwilę, zaraz skończę moją historię, za jak nałożę moje buty? Ponieważ no, nakładanie butów jest takie męczące, że... Robisz to ustami czy coś? Znowu? Jakie dziecinne. Yuko stoi pod szafką na przed szafką na buty z dziwnym wyrazem twarzy. Co się dzieje? O, nic, naprawdę. Wygląda na to, że coś przeszkadza Yuko. Ten znowu głupi, ten sam dowcip. Guma! Zaraz, są bezpieczne. Nie byłoby zabawne, gdybym miała gumę na moich butach. Wiesz, kto to zrobił? Mam moje podejrzenia, ale nie mogę jeszcze... Nie chcę z nią jeszcze się konfrontować. Wygląda na to, że Yuko jest... to jest ohydne. Byłem najpierw wkurzona, ale wtedy po prostu się do tego przyzwyczaiłam. Nie należy, kurde, się do tego przyzwyczajać, tylko tak jak powiedziałaś, prawym sierpowym! Mam już dość bycia wkurzoną i jestem zbyt leniwa, żeby coś z tym zrobić. Prawy sierpowy to nie jest leniwość. Może level za to dostaniesz. O, no właśnie, ale jeżeli zobaczę ją, kiedy ona będzie to robić, to ją po prostu
wezmę i pieprznę. Ej, to był... Ej, to był żart, dobra? Nie bierz tego tak na serio. Jestem taka wcale. Wcale, a wcale, dobra? Daj spokój. Paulownia Mal. Zaraz. He went for his arm, czyli coś tam z ręką zrobił, ale wtedy on coś tam go zaczął dusić. Czy to nie jest szalone? Uwielbiam to. Wiem, z kim byś się dogadała, Zakihiko. Tak jakbym myślałem, że mózg jest tak samo ważny jak mięśnie. Yuko-san. Czy to jest twój nowy chłopak? Dwoje studentów płci pięknej zaczęło gadać z Yuko. Nie umawiamy się, on jest tylko przyjacielem z drużyny. Nie musisz tego chować! Jestem naprawdę zszokowana, że możesz dostać takiego zajebistego kolesia przystojnego. Może powinienem też zostać jakimś managerem do drużyny, a wiecie, że ja tutaj stoję obok i chcecie dostać w pierdol za to, że gadacie w ten sposób, ale hej, mam piękne włosy. Nie, jak zwykle nie wiecie, co się tutaj kurde dzieje. Może powinnaś po prostu przestać. Musisz w końcu tak aż tak bardzo biegać. To nie jest zbyt atraktywne. No atraktywne, że tam, no. Chwila. Atrakcyjne, kurde, ja pierdzielę. To nie jest zbyt atrakcyjne, żeby dziewczyna miała mięśnie, czyż nie? A z tym bym się nie zgodził, to zależy. Tak szczerze powiem. Ale to, kurde... Środek najbardziej się liczy. Flaki, kurde, flaki hiperrealistyczne. Och, przestań jej, chłopak mógłby cię usłyszeć. Ja, kurde, ja stoję obok was. I wy mówicie, że jej chłopak mógłby to usłyszeć. Weź Yuko prawym sierpowym, pierdolnij te ich puste ryje. Jeżeli będziecie chciały spróbować, to nie będę was zatrzymywać. Ale nie powinnyście się tym interesować, jeżeli chcecie tylko sobie facetów znaleźć. To kurde! Wiecie co, to brzmi jak ten jeden, jak jakiś odcinek szkoły z TVN-u. Ponieważ jeżeli jesteś menadżerem drużyny, to nie jest łatwe. Nie będziesz miała czasu, żeby przyklejać gumy do tego, do szafki na buty. Co, o czym ty kurde mówisz? Nie mam pojęcia! Oczywiście, że nie, to był tylko przypadek. Nie, kurde! To był tylko przykład. Co jest nie tak? Czy powiedziałem coś, by cię obrazić? Nie! Hej, powinniśmy już iść! Jestem taka wkurwiona, że aż głos mi się zmienił. Dwie dziewczyny zniknęły. Puf, magia. Chodźmy usiąść. Przepraszam, Maciek Kundel. Nie chciałam, żebyś się w to mieszał. Nie martw się. Dziękuję. Wygląda na to, że Yuko jest szczęśliwa. Może powinnam ci powiedzieć całą historię. Pewnie. Ta dziewczyna w czarnych podkolanówkach chodziła do tego samego gimnazjum co ja. Wtedy był taki chłopak w drużynie koszykarskiej, który zapytał mnie, który chciał ze mną pójść na randkę. I wtedy zaczęliśmy ze sobą chodzić. Ale on cały czas się z nią widział. Zdradzał cię! Okej, dobra. Czyli chodzi mniej więcej o to, że chodził z nią i chodził też z tamtą jednocześnie. Mimo tego, że ja też byłam ofiarą, kiedy ona się o tym dowiedziała, to oskarżyła mnie o to, że byłam złodziejką. Trzeba było z prawego sierpowego ją pierdolnąć. Ona mnie obwiniała, ponieważ byłam menedżerem drużyny koszykarskiej. Czy to ma jakikolwiek sens? Oczywiście, że nie. Ta guma na mojej tej szafce to była prawdopodobnie ona. Wciąż trzyma jakiś ten chwila gracz. Wciąż trzyma urazę. Dziewczyny czasami mogą być takie okropne. No wiem coś o tym.
ten, chłopacy to jak już, to bardziej tak fizycznie nad ludziami się znęcają, no nie tylko wpierdol dać i złamać nos, złamać żebra i w porządku, ale dziewczyny to kurde psychologiczne, no nie, że zawsze tylko o, zrobię coś takiego, żeby się ktoś wkurwił i tak dalej, nagadam coś na niego, naplotkuję i tak dalej i nie będzie miał życia. Ja pierdolę, nienawidzę takich ludzi. Niech kurde zginął w płomieniach piekielnych. Skoro te dwie dziewczyny są w jakichś klubach, to być może mogą dać mi jakieś więcej problemów dla mnie, czyż nie? Tak bardzo jak lubię być menadżerem drużyny, chciałabym po prostu zrobić coś innego, ale nie mogę im dołączyć do tamtych klubów. Ech, wygląda na to, że jestem trochę... Nie, sądzę, że jestem trochę zazdrosna. Czego tutaj być zazdrosnym? Nienawidzę czuć się w ten sposób. Po prostu chciałabym być w kendo. A tak przy okazji przepraszam za to, że nazwały cię moim chłopakiem. Czy jesteś zły? I don't care. Co to za zachowanie? Byłam po prostu... Próbowałam być miła. O, przepraszam. Ja mam też uczucia, wiesz? Bądź trochę ostrożniejszy z tym, co mówisz. To było podchwytliwe pytanie. Ale wiesz, jak ludzie tak... Jak tak siedzimy i na nas patrzą, może naprawdę myślą, że ze sobą chodzimy. I don't mind the blush. Okej. Okay. To wszystko dzięki mojej fryzurze. Przemaluj twoje włosy na niebiesko, to będziemy bardziej siostrą i bratem i nie będą mówić ludzie, że... Twoja relacja zaczyna się być trochę bardziej... intimate. Proszę nie mów nikomu o, ani Kazuchiemu, ani nikomu o tej historii. Jesteś jedynym, który wie, Maciek Kundel. Tak przy okazji... Ten koleś, z którym chodziłam, zerwałam z nim bardzo długi czas temu. Na pewno już się o tym... Na pewno już to zgadłeś, czyż nie? No, na razie! Yuko uciekła. Zdecydowałeś się pójść do akademika. No bo kurde, co zostało do roboty? Kurde, ten social link był dość długi. A, ja wiem, powiedziałem dziewczynie, że nie obchodzi mnie to, że... Dziewczyny mówiły, że... jestem jej chłopakiem i na mnie nawrzeszczała. Tak wiem, kurde, pełnia księżyca, przestańcie. Mam 27 level, bitch, dam sobie radę. A tutaj boom, jeden hit i KO. Następny boss mnie rozpierdzieli. Idziemy spać. Aż pić mi się zachciało od tego gadania. Nie ma dziś szkoły! Pi. Kto do mnie dzwoni? O! Pewnie, pogadajmy. Jesteś dzisiaj wolny, zróbmy coś razem. Czemu nie no? Ostatni ten social link za dobrze na mnie poszedł, więc... Alright, widzimy się potem. Wygląda na to, że Yuko jest podekscytowana. It's great! Jestem ciekaw, czy mogę z Mają jeszcze rozwinąć ten relację podczas wakacji, no nie, jak będzie wolne, to codziennie na kompie siedzieć cały czas z nią grać. To jest kurde życie! The Blue V. Bardzo dużo... O! Dużo leczących przedmiotów z tematem oczyszczania duszy jest na tych... na... półkach. Wow! Kolekcja naturalnych kamieni. Co? Taki mały czarny kamień kosztuje 50 tysięcy jenów? O kurde, ja miałem z 200. Co to za... Nie, nic. Yuko się rozgląda. Po tym jak kupisz naturalny kamień i to... Pokaż go promieniom księżyca, żeby go oczyścić. Oczyścić go z promieniami księżyca. Wygląda na to, że Yuko jest podejrzliwa. Hej, Maciek Kun.
Czy sądzisz, że kamienie mają mistyczne moce? Jeżeli wierzysz, to zadziała. Więc myślisz, że dobre rzeczy się staną, jeżeli... Ej, nie powiedziałem tego, że jak kupisz te kamienie, to dobre rzeczy się staną. Co jest... Jak to jest nazywane? Efekt prywatny? Nie, chyba... Laplace efekt, czy coś? Nie wiem. Yuko myśli ciężko. O kurde, no zarąbiście! O! Pewnie dam jej prezent. Oder. Book cover. Co to jest? Dzięki, tak sądzę. Niech... No i niech to! Jeszcze zmarnowałem... Zmarnowałem popołudnie. Wszystko kurde zmarnowałem. Pierdolę. Jestem wkurzony. Na pewno następny boss mnie ubije. Będę płakał. Nie, chwila. Jak ja się czuję? Czuję się świetnie. Więc idę się pouczyć trochę. W końcu sesja się zbliża, co jest też prawdą dla mnie. O, co tam? Jutro jest duży dzień. Wielki dzień. Tu, chłopie, jestem totalnie roztrzęsiony, tak jakbym był zaraz przed jakimś turniejem, wiesz? Teraz wiem, jak Akihiko się czuje przed pójściem na ring. To wszystko okej. After school. Mogę dzisiaj z Babe połazić? Fuck no. Zobaczmy. Może do staruszków pójdę. Pójdźmy do nich. Przy okazji zapiszę. Nie chcę stracić tego mojego progresu godzinnego. Dobra. Gdzie oni byli? Town map. Strip mall to chyba tutaj. Hell yeah! Tak. Ano tak, dziś poniedziałek. Pierdziele w takim razie. Chwila. Gekudan High. Jaką arkanę ma Kazuchi moment? Nie, zaraz social link. Albo do tego możemy pójść, do gabinetu uczniowskiego, czy jak to tam się zwie. Emperor, tak? O, mam. Zajebiście. Więc... Classroom hallway to chyba tu było. Jest. O kurde! No ja pierdzielę, dobra, w takim razie. Chodźmy z Kazuchim połazić. Jeszcze raz. Jaki on ma? Jaką arkanę? Chariot. Mam taką personę. Tak, wiem. Jest. Dobra, zajebiście. Zmarnuję popołudnie, ale pieprzyć to. Tak. Zmarnowałem popołudnie, ale co tam?